Cześć wam dzisiaj, ja jest wizu wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, zacznijmy od tego, że tradycja została podtrzymana, dziękuję wczoraj bardzo znap trafił Jin oraz Raiden w jednej dziesiątce oraz Ayano i Yandere chyba na YouTubie. Raiden, Raiden, Bennett, Bennett. Jeżeli wszystko ogarnę, to powinienem timestampy dorobić do wczorajszego streama, który już jest online. Druga godzina, pięćdziesiąta minuta, gdzieś tak zaczyna rolować Snap. Możecie lecieć, zobaczyć, co mu poleciało, a na trzecią godzinę, czwartą minutę, gdzieś tak dwudziestą sekundę, możecie lecieć do Ayano i zobaczyć, co tam się dzieje. Do tego mieliśmy jeszcze back to back to back dwa razy. Albo trzy razy ludzie trafili Poleciała im piątka O nie, to co chciałem, chciałam Kliknięcie kolejne O dokładnie to co chciałem, chciałam Idealnie Ludziska, wczorajszy stream był przesadzony Oglądałem sobie fragmenty, żeby zobaczyć kto trafił, co trafił Zaraz przed tym nagraniem i muszę wam powiedzieć, że tak mi poprawiło humor Patrzenie na to jak ludziom wpadają mega, mega rzeczy Niestety oczywiście jak zawsze musiało się też trafić tak, że są osoby, które nie dostały tego co chciały Nie mają jeszcze tego czego oczekiwały Więc trzymam za was kciuki Jesteście w kajciku, jesteście tam zapisani i mam nadzieję, że bardzo szybko dostanę od was informację, że poleciało to, co miało polecieć, bo było mega fantastycznie. Im dalej w streama, tym lepiej powiem wam, że było, bo początek był... Miałem ataki paniki, a Rewis z szybkowieszkiem byli w locie na samym początku, a ludzie, którzy ze mną siedzieli, tak... tak mieli wyciszone mikrofony i mówiłem ja boję się, ludzie, jestem sam ze sobą, z własnymi myślami, niech mnie ktoś uratuje, a potem się zaczęli odzywać, więc było git. BŁOSOM! Awesome. Zaplułem monitor. Przepraszam, ale było naprawdę fantastycznie i trafienia, w ogóle trafienia wczoraj były bardzo dobre do tego to co Znaw zrobił i Ajano wow, wow! Cieszyłem się jak kupić, cieszyłem się jak dziecko na to strasznie ekstra, to było. to mi się podobało, to mi się podobało tak bardzo, że... Dobra wszystko przeskoczmy dalej, bo mieliśmy wczoraj problemy techniczne, ale nie my mieliśmy problemy techniczne, tylko my wszyscy mieliśmy problemy techniczne Discord leżał, w ogóle mega dziwne, że udało się ten stream doprowadzić do końca, potem jak czytałem co było, jak wywaliło wszystkim wszystko Discord padł, ale nie tylko Discord, Spotify padło, Google Drive leżał, w wielu grach serwery po prostu się złożyły i nie było nic Destiny 2, kilka innych gierek, z których dawaliście mi info, że po prostu nie działa, nie działało mnóstwo rzeczy różnic boty nie działały, na przykład jak macie boty na Discordach to też wywaliło i, i była masakra, tak więc przez kilka godzin było słabo, na samym początku było najgorzej i na samym początku, czyli w połowie naszego streama nagle jednej osobie stream przestał działać, więc próbujemy rozgryźć problemy techniczne, dobra to może przeskoczymy do kolejnej osoby i kolejnej osobie też nie działa i szybkim rzut okiem, co się dzieje i to nie ktoś ma problemy tylko Discord sam ze sobą, więc problemy techniczne wczoraj były, niestety to się zdarza, dziękujemy wam za cierpliwość i wyrozumiałość było zabawniej, tak, ale. Bo, jak pomyślicie o tym, tak z góry, że. Um, nie mieliśmy wpływu. Zero. Nic. Nic nie mogliśmy w tym momencie zrobić. Nawet gdybyśmy próbowali przeskoczyć nad spika, Skypa czy jakąś inną rzecz, to oni też mieli swoje problemy. Więc wczoraj globalnie była czkawka w tym samym momencie. Oh well, oh well, oh well Ale wiecie, co to oznacza? To oznacza, że najprawdopodobniej dzisiaj nie będzie żadnych problemów technicznych ze strony przynajmniej Discorda i całej reszty, bo po wczorajszej walce i szarpaniu się, dziś będą gotowi. Dziś będą bardzo, bardzo czujni. Zazwyczaj tak jest, że po wielkich awariach potem przez parę dni jest... Wszystko tyka jak zegarku. Wszystko tyka jak zegarku, a potem znowu zaczyna się sypać. Ale! To znaczy, że dziś, jeżeli się zobaczymy o godzinie 18, bardzo na was liczę, jeżeli będziecie mieli czas i ochotę. A wiecie, co dzisiaj będzie? Dziś będzie rolowała Erevis oraz Bierzek. Ktoś z naszych chyba jeszcze też miał rolować. Nie widzę listy tutaj pod ręką. I chyba ja też miałem rolować dzisiaj. Nie wiem ile. Czy ja, czy ja jestem gotowy? Czy mnie w ogóle wpuszczą na tego streama? To ja nie wiem. 36, 10 do wykupienia może Z2 jeszcze z daily i okolic poleci, jeżeli cokolwiek dobiję, to będzie pod 50, ale nie wydaje mi się, żeby udało mi się tyknąć pełne 50 roli, chyba, że chyba, żebym dokończył Abysa, tam mi zostało 12 piętro do zrobienia całe, nie wiem, muszę pomyśleć, muszę poanalizować, co zdążę zrobić, mierzyć siły na zamiary, bardzo chciałbym mieć te 50 rolek i bardzo chciałbym 5 razy tyknąć, jakieś fajne trafienia dzisiaj, ale może być słabo, zresztą ja się nie spodziewam jakichś mocnych trafień u mnie, liczę, że wy mnie zaskoczycie kolejnymi, podwójnymi piątkami, co prawda mamy rezerwę z wczoraj, ale ta rezerwa lepiej by było, żeby pozostała rezerwą na gorsze czasy. A teraz, żeby były kolejne podwójne trafienia. Dobra, przeskoczmy dalej. Na Twittera gdzie Kotobukiya official zarzuca filmikiem gdzie jest barbarka. Ta barbarka, która jest do złapania w formie figurki, jest figureczka, którą można idealnie, idealnie postawić na półce jako część otażyka, a barbarki, wiecie. Idolka w sumie to miała być, więc żeby nie było. Macie tutaj dane wszelkie i macie Również linka do strony, zawrę to wszystko na dole w przypiętym komentarzu. Oczywiście jest cała masa screenshotów, jest dużo informacji, co gdzie, jak bardzo mi się podoba, jak rozwiązali tą lewitującą wokół niej pięć Oczywiście na zdjęciach to wygląda znacznie lepiej niż w Realu, ale podobno w Realu też jest całkiem fajnie to zorganizowane, także za bardzo nie widać tej formy przypięcia, jak to jest do tej figurki. Co więcej, 180 dolarów, spodziewałem się, że może być troszkę drożej. To jest preorder, weźcie pod uwagę i jest parę innych rzeczy, które tutaj sobie można dodać. Zwiększając, zmniejszając cenę, przy czym, przy czym, Macie również do podejrzenia kek, macie do podejrzenia astralmonę oraz klitą tą Kli, która już poleciała w ręce szczęśliwców. Ganiu, a ja czekam na fiszelkę. Jak tylko pokażą fiszle, to to ja będę kwiczał, cieszył się i. Czemu ona ma Lions Roar? Czemu da Moment. Czemu oni jej dali Lions Roar? Czemu ona nie ma swojego dedykowanego miecza? Powiedzcie mi, że to nie jest coś ze strony Mihojokognosfiry, Hoyoverse, że tyknęli, żeby nie dać jej tego miecza, bo może ten miecz się nie pojawi czy coś, nie nie miałem żadnych przecieków w tym temacie, ale troszkę mnie to zdziwiło. Z tych wszystkich figurek najbardziej zachwyca mnie to, co zrobili z One. Cała ta, no nie diorama, ale cały ten, ten, ten za nią i ogólnie wygląda to mega, no ale 406 dolarów, to jest troszkę rozrzut pomiędzy tym, a resztą, którą tutaj mamy dostępną, 258 to boli, a Barbarka na chwilę obecną, 180 dolarów, nie jest to najgorsza cena, ale wziąwszy pod uwagę, jak dolar teraz podskoczył do góry, to boli, boli. Linki macie na dole w przypiętym komentarzu oczywiście. Lecąc dalej, lecąc dalej, przeskoczmy do czegoś, co najprawdopodobniej jest dzisiaj na mnie I Nie wiem, jeżeli wymyślę jakiś chwytliwy tytuł, to również ten chwytliwy tytuł będzie nawiązywał do tego, o czym teraz powiemy, czyli nie do ja Miko, a do innej demonicy, demona, czy jak to odmienić w tej sytuacji, isiego demona, który zresztą nie jest w gęszinie, a jest w realnym świecie, jeżeli tak to można nazwać. Wiecie, no, nawiązuje do rzeczy, które gdzieś tam realnie się działy, czy istniała, czy nie istniała, ale też ma ogony. 9 konkretnie, więc ma co najmniej 900 lat i nazywa się Tamamo no Mae, mam nadzieję, że poprawnie to przeczytałem Tamamo no Mae została uwięziona w kamieniu, właściwie została pokonana przez samuraja Miura no Suke, mam nadzieję, że poprawnie to przeczytałem Około 1000 lat temu i przez 1000 lat była zamknięta w kamieniu Sesshou Seki. wiecie, Sesshou um, Sekki, Sesshou Sakura, ha, ha, ha. Nie? Nikt? Tylko ja? Dobra, nieważne. Seszel Seki jest kamieniem, czy właściwie Killingstone, Stone. Z zabójczy kamień. To był kamień więzienie dla ducha demona. Demona właśnie Tamamo No Mae. Jest kamień wulkaniczny, któremu przypisywano różne cechy. Na przykład ci, którzy go dotkną, szybko umrą, między innymi. I w tym kamieniu właśnie został zaklęty duch Tamamo No Mae. Jeżeli wierzysz tej historii, to ta lisica o dziewięciu ogonach. Właściwie nawet zeszła ze złej drogi. Buddyjski egzorcysta Genno je jeżeli to jest odpowiednia nazwa, imię, wynegocjował z Tamamo No Mae fakt, żeby nie mordowała, nie zabijała i nie uwodziła mężczyzn dalej za, za złagodzenie wyroku. I ten kamień wczoraj wziął i pękł. Więc teoretycznie więzienie zostało otwarte i duch mógł sobie ulecieć i szlaja się dalej po świecie. Więc jeżeli ktoś, jeżeli coś, to adres do mnie do wysyłki na posterestante jest na dole, w opisie, nie w przypiętym komentarzu, i możecie fragment kamienia wraz z tą podesłać, do dogadamy się, ustalimy, wynegocjujemy coś dalej, wynegocjujemy. Nie, nabijam się, nie, nie wysyłajcie w moją stronę żadnych złych duchów i demonów. To był głupi żart, nie róbcie tego. Ale swoją drogą, przy tym wszystkim, co się na świecie dzieje, to mnie rozwaliło totalnie, w ogóle. Dziękuję Mizu, bo tak wczoraj się nabijałem z tego na Twitterze, a Mizu mi podsyła, że a może by tak na odcinek i to jest dobra myśl na odcinek, zresztą macie z Fate Grand Order, jeżeli nic nie pokręciłem, ja w Fejcie nie siedzę, totalnie nie wiem o co chodzi, ale tam jest postać, która się nazywa Tamamo no Mae, do zdobycia, do przygarnięcia, zresztą widzicie teraz jej wersję na Prima Prilis. Jaka była? Osom, awesome. bardzo mi się to podoba, więc taka ciekawa rzecz. Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy co się usłyszy, to się również nie odusłyszy. I pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie te informacje muszą się okazać prawdziwe, niektóre mogą być trefne, a inne mogą być teraz prawdziwe, a zmienić się od momentu wycieku do momentu wejścia na serwery live. Widzę, że zaczęła w internetach szaleć e, grafika z banerem, a ja to według moich informacji jest to fake. Fake, na którym widać Razora, Sacros oraz Rosarie. Jest duże, jest bardzo spore prawdopodobieństwo, że te postacie się pojawią na tym bannerze, bo z postaci, których dawno nie było, więc szybko powinny się pojawić jest Barbara, Razor, Sacros, Noelka, Sayu, Rosaria, Xiangling. Gdzieś w okolicy aktualizacji 2.6 część tych postaci, jeżeli nie wszystkie, powinny się pojawić, co oznacza, że z tej listy ktoś złapał Razora, drugą postać Sacros, trzecią na tej liście i ostatnią slash z Xiangling, czyli Czyli Rosarię, wziął te trzy, złączył w jedno i wrzucił na ten banner. Bardzo możliwe, że tak będzie ten banner wyglądał, ale to jest raczej przypadek, bo bankowo ten wyciek jest fejkiem. Banner Zajato jeszcze nie jest złożony. Wydaje mi się, że czwórki mogą jeszcze nie być ustalone przez tydzień, dwa. Do momentu, aż będziemy mieli to wyryte w kamieniu i będzie to mogło wyciec, jeszcze trochę czasu zostało. Jeżeli tak będzie wyglądał banner Zajato, to jest to przez przypadek. Proszę się nie dać nabrać, co nie zmienia faktu, że prawdopodobieństwo jest dość wysokie. Co więcej, nie wygląda to na najgorszy banner. Z tego zestawienia dla mnie Razor jest najmniej interesujący, bo ja z Razora po prostu nie korzystam. Nawet nie wiem, na której konstelacji mam tego gościa. Chyba nie na jakiejś wysokiej, a na trzeciej konstelacji nie jest tak źle. Ale Rose bym przygarnął, Rose bym przygarnął bardzo. I szczerze powiedziawszy, Rosario również bym nie pogardził. Więc jeżeli takie zestawienie faktycznie by się pojawiło, to kusiłoby mnie, żeby relować na banerze. A ja to dla samych czwórek. Dla samych czwórek, co prawda, ten Razor mi nie w smak, ale jakby tam rzucili Goro. W ogóle Goro był bohaterem wczorajszego odcinka Borast. Pojawił się. Streama. Nie odcinka streama. Bo raz pojawił się. A dwa, cała masa ludzi wspominała, że gdyby zamiast Shinian był tam Goro, to byłby to idealny banner. I zgadzam się. Totalnie się zgadzam. Wtedy bym nawet kminił, jak mieć więcej niż 50 rolek. Wpakowałbym wszystko aż do Shogun Raiden. Więc niestety jest Shinian, która mnie nie zachwyca. Lecimy dalej. Lecimy dalej do przecieku, który poleciał na temat bannerów w aktualizacji 2.6. Jest to powiedziałbym, że soft spekulacja. Bardziej w tym kierunku. Głównie ze względu na to, że ty Informację już słyszeliśmy parę razy, a tutaj z kolejnego źródła osoby, która podobno twierdzi, że widziała co jest na tej zamkniętej becie tej, tej co do 14 miała być gotowa i była gotowa tydzień wcześniej i według tej osoby na banerach, na pierwszym banerze jest Ayato, a na drugim banerze są dwie postacie, dwa rany Ayaka oraz Venti, więc jeżeli czekacie na Ventiego, to będzie już niedługo jeżeli czekacie na Jakę, to też będzie już niedługo, gdzieś tak za 6 Tygodni od teraz. Na pierwszym bannerze ma być Ayato. Jakie czwórki, no tak jak wspominaliśmy przed chwilą, nie wiemy, ale pierwszy ma być Ayato i Związek Fabularny ma być z nim na pierwszym bannerze, a festiwal, rzeczy związane z festiwalem będą w drugiej części aktualizacji, wtedy kiedy będzie Ayaka oraz Venti, więc na początku będziemy mieli rozwiązania Fabularne oraz Hezm, jeżeli dobrze zrozumiałem, a w drugiej połowie będzie festiwal Ayaka oraz Venti w Inazumie, oczywiście, czyli tu się będziemy z nimi szlajali, tam będzie Kli i cała reszta paczki, i sprawdzałem, na wczorajszym streamie był dialog czy Itto. Arataki Itto spotka się z Klee i nie mam żadnego screenshotta, który by sugerował, że te dwie postacie będą miały dialog ze sobą. Z tego co wiem, one się powinny przewinąć. Obydwie w trakcie tego eventa ale niekoniecznie będą miały ze sobą interakcję, niekoniecznie będą ze sobą rozmawiały. Niektórzy twierdzą, że Arataki Itto i Klee mają bardzo dużo wspólnego. Charakter Arataki Itto i charakter małej terrorystki mogą być bardziej zbliżone niż nam się wydaje. Aczkolwiek posturą odbiegają od siebie bardzo. <gry> Obydwoje są gotowi zobaczyć jak świat płonie Więc to jakby tyle Weźcie pod uwagę, że Kazucha, na którego czeka bardzo wiele osób Kli, o której były ploty, że ma się pojawić Iyo I Yoimiya wciąż są postaciami na liście, że powinny się pojawić przed aktualizacją 3.0 Więc może 2.7, a może 2.8 Może 2.7 i 2.8, czyli archipelag oraz zakończenie wątków fabularnych Będą w jednej aktualizacji, co by oznaczało, że nie będzie aż tak dużo rerunów Bo co nam zostało z postaci, które powinny były powrócić Jeżeli informacje o Ayato, Ayace i Ventim są prawdziwe to jest Joymia i jest kli. Jest Kazuha, czyli trzy postacie Narirany Mam informację o nowej Jelan, która powinna by być i o nowej jednej czwóreczce, czyli Heizou. Który też powinien być. Wszystko oprócz Jelan jest spekulowane na aktualizację 2.8, Jelan jest na 2.7. Więc, więc tak wygląda na chwilę obecną ramówka z tych przecieków, które są troszkę bardziej niż mniej wiarygodne, jak będzie zobaczymy. Dobrze, ludziska, przypominam, że na dole w przypiętym komentarzu macie link do artystycznych wojaży, jeżeli tworzycie jakieś rzeczy z gęsinem związane, czy to są cosplaye, czy to są rysunki, czy to jest coś bardziej muzycznego i chcecie, żeby się pojawiło na odcinku, najprawdopodobniej w najbliższą niedzielę, to zapraszam do zerknięcia na ten link. Dzisiejsza miejscówka a podesłana przez Kemi. Pozdrawiam Cię bardzo mocno i serdecznie jesteś OSOM! Awesome. Pamiętajcie, że wciąż trwa Deliczek event i jeżeli odhaczacie, to codziennie to dziś powinien być dzień dziewiąty, co oznacza, że jutro jest mora, a pojutrze będzie druga z trzech paczek z primogemami. Każda paczka ma 20 primogemów, łącznie 60. Nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown wam pozostał, gdzie nie ta zakładka. Na parametric transformerze w moim przypadku jest to jeden dzień. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować. Wszystkim wspierającym Lisi Magom, dzięki Wam sporo się dzieje na kanale. I Lisim Arcymagom, dzięki Wam się dzieje bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jestem w stanie dużo ciekawych rzeczy zrobić, więc jesteście cudowni. I specjalne podziękowania dla wszystkich, którzy na wczorajszym streamie wskoczyli na tą cudowną listę. Bryce Milkuk oraz Obręb, jesteście super. Oraz nowi Lisi Arcymagowie Lazuryt, Trebron 99 oraz Siege, dziękuję Wam bardzo, jesteście ekstra. I jak już tutaj jesteśmy, to pamiętajcie wbić na Discordzie i zalogować się na Discordzie, na YouTube'a, to wtedy. Was połączy automatycznie i wszystkie perki, które my mamy, dostaniecie z automatu, nie będziecie musieli tam kombinować i kminić. I to jest już prawie wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, bo jeszcze jest stream o godzinie 18, na który bardzo mocno i serdecznie zapraszam. Więc miłego dnia, dobrego odzianka, świetnych pięciogwiazdkowych roli. Niech Boże, Karenzie Wam sprzyja, a my widzimy się przy okazji dzisiejszego streamu o godzinie 18. Miłego dnia następnego i hej! No Troszkę, so za mocno fuknąłem.